Witam, prawda? Witam, prawda? Zbieractwo zaawansowane. O, znalazłem 3 metale. To nice. O, jest jeszcze jeden, się świeci, widzę. O, 2. Jakbyś widział też odpadki, to też możesz dziabnąć. Odpadki, ty. To do baterii, nie? Potrzebujemy. Do baterii, no. Te. Mam 5 metalu, 18 odpadków. Trochę miedzi, jak już tam miedzi jest, to już 4 też... 4 miedzi. Ja zawsze biorę też. Who knows, kiedy będzie potrzebna. Może kiedyś uratuje nam życie. Może kiedyś będziesz szedł po jakiejś wyspie nieznanej, nowej i cię dziabnie taki kurwa dziwny jakiś robal i przybiegnie taki doktor, kurde, w brylach i z wąsami i krzyknie: miedzi, szybko, bo on umrze. Ja wtedy, ha, kurwa, dobrze, żeśmy zbierali tą miedź, a pobiegnę szybko, zapytujemy. No, bo powie tak, że ratuję twojego przyjaciela, daj mi tylko 10 sztabek miedzi, bo potrzebuję je do swojego projektu. Quest accepted. No, a jak mi nie dasz, tego nie uratuję, chuj z wami, ha. No i będę musiał po miedź zapierdalać. Wiecie, że niektóre questy w grach są tak dziwne, że... Najdziwniejsze questy, jakie miałem kiedykolwiek w grze i mogę sobie o tym przypomnieć. Może nie sam quest wam nie podyktuję, ale wiem, że były w tym... w modzie do Gothica, w tym returningu. Boże, jakie tam były, kurde, zjebane questy. Powiązania między nimi były tak chujowe. Nie, nie brałem się za to. Na przykład, no nie wiem, macie przynieść paczkę od gościa, który się nazywa Alvarez, ale jak nie pogadacie z laską, która jest na drugim końcu mapy i nie powiecie o tym, że idziecie do Alvareza, to się okazuje, że nie zrobicie tego questa. No to zjebanie. Przecież to nie ma sensu. No, o to chodzi właśnie. Że bez solucji, jak ktoś tam grał x razy, to okej, ale jak ktoś gra pierwszy raz, to nie ma chuja, żeby szczaił się. No, ale jak ktoś jest głodny Gothica, no to nawet będzie na pieprze w takie coś, nie? No, ja kończę tego Far Cry'a Primal i mogę z czystym sumieniem polecić bardzo, tylko zastanówcie się dwa razy, jak będziecie chcieli wybierać najwyższy poziom trudności. Ty wybrałeś najwyższy, to... Tak, ale... Jakbym drugi raz miał zaczynać, to bym na pewno już nie grał na tym. Przesadza tam, po prostu możesz zginąć od lepa, jakiegoś leszcza. Cześć. No dlatego ja z reguły wiem, że tam niektóre gry po prostu są za łatwe czy coś, ale ja i tak biorę najczęściej normalny, nigdy nie biorę easy, bo bez jaj. Biorę normalny, bo właśnie może być coś takiego, jak mówisz. Chociaż to też się jakoś hiper często nie zdarza, ale ja i tak biorę normalny, bo czasami te poziomy trudności są zrobione chujowo. Na zasadzie jest normalny, to jest normalnie, a jak bierzesz trudny, to jest po prostu niesprawiedliwie trudny, o, no nie? Takie bezsensownie trudny jest. To wtedy chujowo, no nie? Ale są też takie gry, które mają ten normalny tak łatwy, że... To prawda, że no. Trzeba grać na trudnym, bo inaczej to w ogóle nie ma sensu. No, też prawda, też prawda. Ten Kingdom of Amalur: Reckoning to jest taki idealny przykład. Właśnie gry, która na normalnym, to jest po prostu żal. Okej, dobrze wiedzieć, może zapamiętam. Nawet zrobili tak, że bo wydali jakieś wydanie... Wydanie nowe, niby remaster, który oczywiście to jest chuja, nie remaster, ale dodali tam jeszcze wyższy poziom trudności z uwagi na to, że właśnie gracze narzekali, że jest za łatwo. Aha. No to wyobraźcie sobie, jak musiało być łatwo, kurde. No, żeby aż ludzie narzekali, że jest za łatwo. Jeden tu gdzieś tutaj wydał. Chyba wszystko tu, nie? Ja nawet rekinę już zebrałem w sumie. Pedalamy. Sprudlamy. Metal już tam wrzuciłem do tego nawet. Może nie wiem, jakoś tak opłyniemy? Nie, tak może, tego zrobię. Ciekawe, jakbym zrobił, tylko że... Kotwica tak z tej wody wyskakuje, jakby komuś przyjebała. To koniec.
Kurwa. Ale dziwne. W ogóle jaki jest nasz cel teraz? Metal silniki? Przerobić. No silniki i bateria, jakbyś miał chwilę zrobić czas, to też by było spoko. Można zrobić. Ile? Dwie przynajmniej. Jedną tam do tego, co tam przerabia na walutę. A drugą mieliśmy dać do zraszacza, bo tam właśnie rozpierdoliła już prawie ta bateria. No to mam. To bateria, co, jak się świeci na czerwono, to chyba już nic nie ma, nie? Bo nie, ale ona chyba by zniknęła. Sprawdzić. Ale może nie zniknęła. Nie, nie zniknie, co ja pieprzę. Ale jak weźmiesz do łapy, to będziesz mieć pokazane, ile... Bez kit. Ile zostało? No, bez kit. Zero. Dobra, to tu damy. Potwierdzenie. Potwierdzenie zostało. I tu też zero. To zrzeszacze. Co nie zrzeszasz, kurwa? O, zaczęło tu. Czemu tu z dół strony nie zrzesiło? A no, wymagana woda teraz nagle wyskoczyła. Czy mogę zrobić coś? Nie, to jest znoszenie. To wywalam te baterie puste, nie? A, do kosza możesz wyjebać, tutaj jest. Spoko nawet. I... I ja też miałem coś zrobić, miałem zrobić. Dobra, czyli tak, baterie są, silniki jeszcze chcemy dobudować, nie? Zobaczmy, czy damy radę. Układ stalony znowu. No ze dwa silniki myślę, że musimy jeszcze sięgnąć. To tak byśmy będę próbował. Tak będę próbował czynić. Plastik. Plastik. Maź z pnącza. Może powiesz, masz z fiuta. Co? Jak był wyciąg z fiuta, pamiętasz, bo ten... Nie świra, zajebisty, nie świra, zajebisty. Nie świra zawsze. Desek, klin. I mamy raz, dwa silniki zrobione, tylko musimy je mieć gdzie je pieprznąć. Też to możesz dupę poszerzyć, nie? Jakie dawno młotek miałem, młotka nie miałem w dłoni. Kurde, to aż tyle metalu potrzeba. Shit. Jak to się robi?
To jasne. No nie ma glinianych misek, kurwa. Ale wino. Jak się mówiło to? Dobra. To miał zrobić tak, tak i tak. Kurde, patrz jak znalazł sobie moment, skurwę, żeby ugryźć tą tratkę, no. Serio? W tym momencie akurat? No. Tylko na to czekał, bo... Można solidność zdjąć. Czy nie? Czekaj, co masz? Co? No bo masz na przykład tutaj... To... Wzmocnienie, nie? Aha, o to chodzi. Można zdjąć, przestawić tam? Nie. Tak, to dobrze nie. Może można... Nie. Nie poczuję. No to potrzebujemy... Masz dwa gwoździe. Ile tych sztabek będzie potrzeba? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć sztabek i 18 gwoździ. Co to w ogóle jest? Ja. Coś? Boże, co to jest? Metalu nam brakuje, musimy coś świrować znowu z metalem. Nie. No, serio, przyjdę metal. I gwoździe się z odpadków chyba robi. Ale trzy gwoździe od razu wytwarza, to spoko. A tu jest. Ostatnie miejsce. Dobra, tylko się przerobią. Może jakieś miejsce, gdzie jest ciemno, jak w dupie? Żebyśmy widzieli, co się dzieje w ogóle? Nie. Chyba nie ma, nie? Już tak tragicznie. A może nie, chyba nie. Jakoś się rozjaśniło. No dałem nowe lampy, wiesz? Dałem też nowe lampy, żeby to jakoś wyglądało. Tak, wzmocnienie. Ciech. Dobra, jest. Nie wiem, przepływam obok mini wysepki w zasadzie od dwóch strony, nie wiem, ale chyba chuj z tym. Jaka wypasiona ta tratwa jest. Zobacz sobie, co jest przy tych filtrach do wody. Szukaj, znajdziesz, to się uśmiejesz. Czyli wezmę postawę silnik. Kolejny.
Oby, mam 4 silniki, 7. O, to teraz to. W sumie jak od dupy strony, to możemy tam podpłynąć. Daleko to nie jest. Tutaj jest zranie. Zranie jest najlepsze. No, nawet papier jest. No, a zobacz sobie, co jest za sranie. Tutaj. U mnie dupę po sraniu. Można tak zamoczyć dupę w tej dziurze, w siatce, nie? No tu możesz wejść do wanny, nie? A, wanna jest, o kurwa, nie widziałem. Spoko. Płyniemy tam, kurwa, do tego. Że ciężko chyba coś tak trzeba. Ja, trzeba pozbierać te rzeczy tutaj z tych światek, bo już tyle tego jest, że... Fajnie, w końcu to jest ten etap, o którym mówiliśmy na początku gry, że tyle tego potem, że już nie będziemy musieli nawet myśleć o zbieraniu. Tak. Czekaliśmy na... No i to jest ten moment. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, żeby spojrzeć wstecz i rozkminić, jak my się żeśmy rozbudowali tutaj, jak poszedł postęp po prostu zajebisty. To jest zajebioza, no nie? W tych wszystkich takich survivalowych gierkach, w których jeszcze budujesz bazę. Tylko teraz jeden problem, jaki mam z tym wszystkim, jest taki, że od chuja zaczęło się tego robić. Wszystko takie podobne na wzór Forest trochę. I na przykład jak sobie tam przeglądasz jakieś kurde survivale tego typu, no to bardzo dużo wygląda podobnie. Oczywiście 80% w Early Accessie jest i nie wiadomo kiedy wyjdzie. I jest tak trochę, że no tak właśnie coś powinni ludzie trochę pomyśleć lepiej, tak jak to, że też jest taki survival, budowa bazy i zbieranie surowców, ale w jakimś innym otoczeniu, a nie kurwa cały czas jakiś las, nie? Jakieś najczęściej. Nawet jeżeli to jest inna planeta, a niby to i tak to jest jakiś tam las, dżungla, no nie? Jakieś właśnie takie na przykład jak The Long Dark chociażby też, gdzie jesteś na tym, zima jest taka sroga po prostu i tam nawet nie ma jakichś chyba potworów z tego co wiem. Czy coś, no, ale są, jest po prostu bomba, tak mocno, może i są, ale jest po prostu tak, jest sam fakt, że jesteś w takim zimnicy i jest po prostu ciężko. Może nie takie potwory klasyczne, bo to tam jest formie wilków, nie? A, no to tak, no to wiadomo. Niedźwiedzie, wilki i tak dalej, no to... No, czyli no i mówię, no to właśnie taki survival, ale w jakimś lepszym miejscu, nie znowu dżungla, nie znowu las. Chociaż tego Green Hell chciałbym sprawdzić. Inne podejście, nie? Inne podejście z Green Hellu. Green Hell jest taki bardziej hardcore. Tam się więcej właśnie, bo tam możesz dostać, jest bardziej taki szczegółowy, że tam się coś ujebie, to musisz wyciągnąć, nie? Chyba wyssać, chyba musisz truciznę. Wiem, i tak, że jest tak. Bardziej hardkorowy zdecydowanie, że do poziom trudności. No. Ale po prostu, żeby zrobić fajny survival, to jeszcze trzeba by było go właśnie chyba wpieprzyć w jakieś dobre miejsce, żeby było ciekawie. To nie tak, że się nie da w podobnym settingu gry zrobić, ale niech chociaż mechaniki jakieś będą takie dosadne, które będą mocno odróżniały tą produkcję od konkurencji. No. Wtedy spoko. No. No ja uwielbiam te gierki, no nie? Naprawdę świetnie się w nich bawię. Tylko, no na przykład nawet ten Valheim, to też jest taki trochę survival, nie wiem czy tam trzeba wpierdalać, czy nie. Chyba zmienili to, kiedyś to nie było takie obligatoryjne, a teraz trochę tam... Ale jest też takie rozbudowywanie bazy, są jakieś takie, że musisz zbierać surowce, ulepszasz siebie i wszystko wokół i napierdalasz bossów. No zajebiście po prostu, bomba, co tam więcej chcieć. Dla mnie git. Tylko też czekam aż z Early Accessu wyjdzie, bo tam no na pewno. Prędkość aktualizacji tej gry to jest... O Boże. Dramat. To się psuje. Dramat niestety. Także jeszcze metalów szukamy, tak? Bo nie mamy, mamy za mało procedowania. Nie mamy zapasu żadnego. No mamy zapasu i w międzyczasie robimy milion innych rzeczy. To nie widzicie tylko, że ja latam. Płyniemy
od jednej do drugiej. W poszukiwaniu właśnie metalu. Coś mam zabrać, więc... Jak widzicie, u nas nic się nie marnuje. Żadne miejsce nie będzie zmarnowane. Desek potrzebuję. Gwoździ. Uj, żagiel źle. Żagiel był właśnie na tą małą wyspę, tylko że my ją tak nie dopłynęliśmy. O, i 6 gwoździ. Co ja mogę mieć przy sobie? A, o, coś taki duży. To taki duży? No nie, myślałem, że łosoś mniejszy jest. Łosoś, droga ryba, bardzo, bardzo. Chyba będzie kit. Ogólnie ryby bronią się tylko i wyłącznie tym, że są w chuj zdrowe. Jak dla mnie, bo smak jest tam spoko z reguły, ale nie zawsze. A weź to później, weź poogarniaj ogólnie rybę, żeby ją zjeść, ile tam się trzeba napierdolić z tymi ośmi tak, i tak dalej. To jest chyba najgorsze w rybie, że trzeba się pomęczyć, żeby w ogóle zjeść. No, ale no mówię, broni się właśnie tym, że jest zdrowa, no, bardzo często, bardzo, bardzo zdrowe są ryby. To z surowymi, nie? Trzeba uważać, bo, no, bo można się jakąś tam bakterią zarazić chujowo. No to zawsze wiecie, trzeba to tam bardziej Azjaci, nie? Jak jedzą te... Oni bardziej tam surowe ryby wpierdalają niż my. Ostatnio sobie zamówiłem taki, kurde, jakiś zestawik z chińskiej. I był zajebiście, tam było trochę wołowiny z warzywami. Jakiś taki... Dwa pierożki nadziewane czymś tam w sosie, dwa takie zawijaski małe, nie wiem jak to nazwać, z warzywami, ryż i śmierdzące na kilometr rybą glony, nie? I po prostu, kurwa, wszystko fajne, tylko te glony, no nie? A w smaku te glony, no jak trawa, nie wiem, nie? Po prostu panie, jak nic. Panie, takie coś zamówiłeś, takie dostałeś, no. No, tylko że tam z reguły ci piszą... Wszystko, co jest main, no nie? I tam gdzieś, a, plus happy chimi simiszami, nie? Gdzie to jest pewnie właśnie to, kurwa, co tak najbardziej jebie. Mówisz, dobra, najważniejsze, że jest tam napisane beef, rice, vegetables, no nie? A potem simi simi się okazuje śmierdzącym starym. Glonem jakimś, kurwa, co pewnie też prawie, o? Jestem pewien, okay. że się okaże, że te glony z tego wszystkiego były najzdrowsze i najdroższe, nie? Ale mamy zwróciłeś na uwagę na to, że jebią. Przed nami? Mało. Zderzenie będzie chyba. To my ją rozjebiemy, nie? Byśmy ją... Zderzenie, patrzcie. O, przepis jakiś. Prosto z uparybny. Tak, akurat. Patrz, odsunęła nas. Mamy to już. Kurza. Pa, przesuwa nas. Ty gadasz. Kurwa, my mieliśmy ją powinni staranować w sekundę, nie? Dosłownie. No, była tytanowa chyba. Nie ma metalu już? Nic? Kurde. Co? Szukamy metalu, szukamy. Za nami jest duża wyspa. No, wędkę tu wjebałeś do tego. Do metali. Przez przypadek pierdoliłeś. Dobra. Od dupy strony jest duża, wysoka wyspa. Spróbuj przesiąść, no. Dobra. Znaczy nie wiem, czy jest duża, ale jest wysoka, bardzo. Chyba to będzie duża. W takim razie.
Kurde, ten zraszacz niby nie jest zły, ale przez to, że praktycznie co chwilę trzeba wody do niego dolewać, dziwne trochę. Nie wiem, może w game testach tam jakiś w Early Accessie okazało się, że jest nudno, jak nie masz tutaj tyle rzeczy do zrobienia. Boże. Zresztą testowo. Kurwa, musisz robić 100 rzeczy na raz, bo inaczej. Raczej narzekałem. To mi Ej, wygląda komand, na, no to będzie chuj do duża roboty. wyspa. Jest chuj do roboty także. To. Gdzie dałeś tą wędkę? Mam ją przy sobie. Możesz ją wrzucić, jak chcesz, bo ja ją przez przypadek zamieniłem chyba za metal. A, No, to będziemy szli na piórami. wyspę, to się przyszykujemy żarciowo. Pióra idą tutaj. Mam też sprawdzić ten koktajl. Nie pasuje. Aha, to jest kokos, a nie. O, to chyba wiem, po co w końcu owoce będą potrzebne do tych Jest koktajli sklep. różnych. Jest sklep? No to dobrze. Tak. Mam jeszcze 3 kostki. Mnie to bym wziął od razu wydoju któregoś tam zwierzaka. Gdzie jest druga koza? Monie można widzę ogarnąć. Czekaj, a rzuciłeś kotwicę? Zaraz właśnie rzucam, Nie, bo jak jeszcze. przybijamy już. O, najbardziej to wiesz, na co czekamy? Na jeszcze większy backpack. A jest? Jest jeszcze jedna większa wersja. To spoko. Kurde, ale zajebiście to z tymi drzewkami to wygląda. Kurde, to już. Ja idę po kurde rekina i metali szukać. Idę ci pomóc, gdzie ty jesteś. Mamy dużą wyspę. O, widzę rekin do ciebie, nie? Idę ci pomóc, bo nie daj Boże, by było jakiś, wiesz, mini fail. Cię zajebie i potem cię szukać 10 minut. Te znaczniki z imion szybko znikają. 50 metra i już nie ma śladu. Come on. Powłóczni. I powłóczni z drewna. Kurde, bo my tu całą populację rekinów wybijemy, nie? Wiesz, w momencie, Populacja rekinów. kiedy świat jest zalany wodą, no to już się chyba ludzie by nie przejmowali, jakby udało im się nawet wybić całą populację rekinów, bo to taki, już taki poważniejszy wróg niż No. teraz. Na ziemię nam nie wejdzie, ale jak jest tylko woda, no to... Zdechł. No i oczywiście noc, tak? Standardowo. Od razu Czym wezmę czasem metalu nie znalazł. tą kasę naszą. Od razu pozbieram. Coś mu kupić, to potrzebna jest kasa. Oczywiście bateria już rozładowana. Ja pierdolę. No ale oglądałem jakąś tratwę youtuberów, dwóch, tam jakaś para gra razem. To jednak moja nasza nam się, mi się bardziej podobała niż od nich. Bo oni mieli taką, owszem, mieli funkcjonalność na okej poziomie, ale widać było, że te rzeczy takie dekoracyjne to były randomowo raczej kładzione bez większego namysłu. To też jest fajne, że można sobie te tratwy porównać.
No już nie wspominając o tych main menu, bo tamte to, tak jak mówiłeś, tak tylko na wygląd, żeby to się w ogóle zmieściło. Nie widziałem jeszcze tam jakiejś dużej tratwy. Nie, to chyba no, tak jak mówisz, tylko żeby się zmieściło. No kwiatków na razie nie potrzebujemy, bo mamy w chuj. O ja pierdolę, będzie szukania chyba tego metalu. Będzie tu ptak, ciekawe. Kupiłem nam tę szafę grającą. Za daleko odpłynąłem. Widzę guźca na plaży. O no. Guziec skurwie. Ta łopata się tak szybko rozpierdala, to jest mega dziwne. Bo akurat łopata się tak szybko niszczy. Złama. Jak jest inny kolor, to zamieniamy, no nie? To nie, nie. To jest to samo. Stara nie. Idzie do wody, a nowa idzie na pokład. Monia do wody. No damy knurze. Monia za pokład. Tymczasem Monia Avada Kedavra, bo widziałem, że no tam w tego, w Hogwarts Legacy grałem. No w Irlandii na przykład jest taka sieć fast foodów, która się nazywa Abra Kebabra. Chuj dobry pomysł na nazwę. Jadłem tam kiedyś. Spoko było, ale nie, to nie taki typowy kebab, jakiego byś wpierdolił w Polsce. Inny taki. Mniejszy taki, powiedzmy. Ale pomysł zajebisty, na nazwę. Knur poległ, a my szukamy dalej. Tylko, że duża wyspa chujowo się szuka metali, ale może damy radę w następnym odcinku. Na razie. Na razie.